Siema, siema. Siema. Dudu, jak jest trójka? 16 to jest 1, 15 dwójka plus, 14 dwójka, czyli trójka jest 13, dobrze mówię. Czyli ja mam 13 minut, ty masz 20 minut. I robimy na zmianę zadania. I po prostu kto pierwszy zrobi dwa błędy, ten przegrywa. No i jeśli czas spadnie, to również się przegrywa. To jeszcze się przywitam. Przywitam na YouTube. Witam was w kolejnym replay. Witam was, drodzy widzowie, w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem będzie to pojedynek zadankowy z finalistą turnieju trójek Matim 963741. Możesz się przywitać. Cześć, widzowie. I możesz też powiedzieć, dlaczego taki nick, bo jest zbyt skomplikowany. Ha, szczerze, to losowe numerki, nie? A po prostu Mati nie mogłeś i strzelałeś, aż mogłeś wpisać swój nick. No. Coś w tym stylu. Czas ruszył, będę ci mówił jak coś. Dobra, czekaj. Jak na pierwsze zadanie to takie... No. No, kurde. Nie no, ten pionek z C do przodu. Dobra. No i bicie. Dobra, no pomogę ci. Dobra, dostałem szacha. To chyba bije, co nie? Hit. Powinienem szybko grać. Dobra, tu bicie wieży hetmanem. I później bicie wieżą. Hit. Mat w dwóch. No to tutaj wieża z siódmego na w sumie na H. No i bicie gońca i hetmana. Hit. Mat w jednym. Hetman na F7. Dobra, w końcu poprawnie powiedział ruch. Dobra, to będzie mat w dwóch. No to hetman na D2. Hit. Klasyczny motyw czeskomowy. Kręceniem hetmana. O, coś chciało. Dobra, jest już. No to wybicie tego. Skoczka. Skoczkiem. No i hetman leci. Dobrze. Dobra, masz jeden ruch, to ci go zrobię. A to co? Tu? Okej. Okay. Liczę na prostsze zadanie. Hetman C2 i C1. I C1 bierze. Hit. Dobra, ten będzie mat. Okej. Okay. Masz 18,5 minut. Dobra. No to hetman na G5. A? I hetman na G7. Hit. Fajnie, mat w jednym, podoba mi się. No to... Goniec na H3. Ostatecznie? No chyba tak. Hetman G4. I hetman G2. Czekaj, 2, no tak. Sorry, ja źle popatrzyłem. Ja bym źle zrobił to zadanie. Chciałem ci pomóc, abym cię wkopał. No właśnie, kurde, coś. To jest wieża H3? No w jaki sposób? To jest? A że hetman H3 i biorę wieżę? Okej. Okay. Wiesz? No, jestem. To twój ruch. A dobra, pionki idą. Ta, dobra. H, pionek na H5. Dobra. I bicie skoczka pionkiem. Hit. Hetman wisi, ale go nie wezmę, bo po co mi on? Szach, szach ma. Oj. Co to za proste zadanie masz? No to hetman na H4. Mhm. Bicie pionka hetmanem. A którego? Dobra. O, ma dwie. Ej, tu wymiana hetmanów działa? Nie. Yeah. Zaryzykuj. Nie no, musi działać. Dobra. No to hetman F3.
i bicie gońcem hetmana i pionek do promocji. A co? Dobra, to zbić po prostu? Robić widełki? Jak nie, to co? Kut? Ok? Nie wiem. Hetman H5. Bicie skoczkiem. Pionka. Tego. Tak. No i wieża. Klasyczny motyw. Za hetmanem. Co? Szach, szach, szach. Tam będzie mat? No matko, tam będzie mat. Tu, tu, tu. Zgadza się. Taki... Troszkę trudniejszy mat do znalezienia, wydaje mi się. To dość prosty mat, mi się wydaje. Zresztą nie, no tu jest zdobycie gońca oczywiście. Ja bym na wieżę C8 zrobił. Strzelasz czy wiesz? No i ten, bicie tej wieży. No i co, no i chyba szach tym hetmanem na F5. F5, spokojnie. Bicie pionka, F7. Dobrze. I, no i dobra. Się zaciąłem. W którą stronę tym hetmanem mam iść? Tu... Pan E7 bierze F8? Gdzie tu? Mam zdobyć przewagę czy zamatować? Tak? Nie widzę nic innego. Okej. Okej. Okej, i szak bierze? A, ale nie byłem przekonany. Masz 14,5 minuty, ja mam 10. Pałeczkiem. Okej. Ustalić, w którą stronę idą pionki. Najgorzej jak się robi puzzle rush na 3 minuty na przykład i się dostaje takie zadanie. No tak, tak. Jak można robić zadanka bez strzałek? To jest... No, ale żeby było równo, to ja też nie strzałkuję. Ja mam bad rush. Tutaj widzowie już rozwiązali zadanko. Ale akurat przyszedł taki tryhard, który potrafi. Aha. Czekaj. Będzie mat na pewno jakiś. Tylko czekaj. Czekam. Aj, nie mogę się skupić. A zdziała na moją korzyść. No nie policzę sobie tymi strzałkami, jak to się idzie. Nie no. Lisz sobie król, plecami. Król G3. O, dobrze. No i pionkiem chyba idziemy po prostu. Chyba to jest ostateczna odpowiedź? Tak, 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 ostatecznie. I pionkiem dalej tam. No i mat wierzą. Trochę czasu zużyłeś na to. Pewnie wieża E3 działa. Tu, tu. Nie wiem. Oj, to jest. Dobra, pewnie dojdę którymś panem. A fajne zadanie. Jak proste. Nie mów tak. Działa na psychę. Jesteś? Jestem. Okay. Coś. Dobra, no to szach z skoczkiem na C7. No i teraz powrót tym skoczkiem na E6. Dobrze. Dobra. Co to jest? Dało się. Na C5? Co mi grozi? Nie wiem, co mi grozi. Ot. Dłuższe to zadanie wymyślcie. Ale ohydne zadanie. Znaczy jest... fajne. Wieża F7? O, dobrze. Szybko wypatrzyłeś. No i pionek bije matem. Dobre, padnę. Pionek z H. No dobra. No matko, w którą stronę tym hetmanem mam iść? Hetman A6, hetman A3, hetman B3? Działa? Nie działa.
C3. O matko, czemu otwarta przestrzeń? Hetman C6, goniec D2, hetman C3? Podziała. Tu. Kolej. Wieża na G7. Dobra. I zbicie gońca. Hetmanem. A. O, nie widziałem tego szachu. Szach. Czekaj, problematyczne podejście. Ja bym chyba odszedł na C1. Czekaj. Czekaj. Bo wydaje mi się, że oba są dobre odejścia. A nie, dobra. A1, jak coś. Król, A1. A. Co teraz? No, bicie hetmana. Wymuszone. Dobra. To co? Pewnie A3? Albo tak. Bo tak. A3? Poczek. Ok. Dobra. Też jest proste zadanie. Ja ma karuzel też. Torki, że nie odpowiadam, ale walka trwa. Torki, że przeszkadza. Oko. A dobra, to jest. Tylko czekaj. Bo już mi wszystko tylko jest problematyczne. Gdzie ruszyć hetmanem? Czy na C2? Czy w ogóle. Czekaj. No. A, bo ja myślę, że po prostu później związać hetmana. Po odejściu króla na K3. Bo gdzie indziej to są chyba takie niebezpieczne odejścia, bym powiedział. Tylko. Ha. Tylko to chyba nie może być dobre. Bo każde odejście hetmanem z szachem jest chyba takie samo. Chyba. Nie, chyba. Nie, no nie mogę. 8 minut. Jeszcze powiedział proste zdanie. Nie, no mogę się mylić zawsze. Wiesz, jak jest. Raz się ciepnąłem. No nie, no ja chyba ruszę po prostu hetmanem na C2. Dobra. No i dobra, tutaj odszedł. Co dalej? Czy tu nie jest poświęcenie gońca na E1? Chyba. E1, no. Goniec E1. A? No i czy teraz to związanie zrobić? Czy jest jakiś macik? Nie, no nie widzę chyba nic. No to chyba goniec F5. O, chciałem ci jeszcze coś tam pokazać. Zatrzymałem zegar na chwilę. Inne ruchy hetmana nie działały, bo po tym gońcu na F5, jakby hetman zbił tego gońca, byś odbił pionem, to wchodziło goniec F3 z szachem. No właśnie. I tam wieczniak wchodził, co najmniej, a co więcej wieża prawdopodobnie mogła zdobyć hetmana. No właśnie tym hetmanem tutaj ruszyłem, bo chciałem wesprzeć tego gońca właśnie. No, to dlatego to tak... ten ruch był lepszy. Dobra, puszczam sobie czas. Nie patrzyłem jeszcze na zadania. Jakieś widełki tu są. Aczkolwiek są beznadziejne. I to nie jest mat. Okej. A dobra. Nie no, ale ty też skamowe zadanie dostałeś. Nie no, to jest wieża na B2. No i teraz wieża na K2. No i bicie tej wieży. A, jeszcze takie coś. 6,5 minuty. Teraz powrót tą wieżą na B2. Ładnie. Teraz podoba mi się. Bicie na G7? Na G7, odbicie. Chodzi. Nie chcę podejść na zadanie. Już bicie na G7 chyba nie działa. Ten hetmana też nie działa. Ups. Ja nie mogę. Ale proste zdanie. A idź ty. Hetman E4?
F5, wieża bije F5? Daj mi to coś? Daj mi to coś. Nie wiem, strzelam. Czegoś nie widzę. To hetman? Czy goniec? No nie no, jeszcze mam na koniec zadania. Czy mam wziąć hetmana, czy wziąć gońca? Z groźbą mata. Ale głupie. Wzięcie gońca nie działa, bo nie, nie wiem. Jak to wyjdzie? Mam na wieży gońca? Oła. No nie wiem, przecież skoczek będzie tu. Ale zawias. Dobra. Ty masz 6 minut, ja mam 6,5 minuty. Oj, za szybko się zrozumiemy. Ale dobra, tu jest ten. Wieża na G1. I tego. Zbicie wieżą na. No, tego skoczka. A jeszcze odszedł tam. Zawiasik. No lekki. Ha. 5 minut. Coś z tą wieżą chyba będzie. Jakieś poświęcenie wieży. Co to ma być? Ha. Proste zadanie. Nie, no bo szach musi być. Szach chyba musi mieć, bo jak nie będzie szacha, no to trochę słabo. Jeszcze myślałem nad, nie wiem, hetman E5, ale no nie, to bez sensu jest. Polecam zacząć coś grać, bo 4-15. No i jak ten szach szybko leci? Jak... Dwa szachy masz drogą eliminacji. Dość prosto. No ja wiem, ja wiem. Ja wiem, ja to liczę dosłownie, ale no, nic nie działa. No, nie wiem. Nie, nie wiem, niech będzie wieża na G8. Dobrze. Dobra. No i teraz hetman czy goniec? Nie, chyba goniec. Goniec F6. Dobrze. No i szach, w sensie wzięcie hetmanem. Wierzę. Dobra, masz 3 minuty. Ale udało dobra. Się. Teraz speedrun. Teraz ja się muszę wyrąbać na zadaniu. To jest jakiś losowy hetman H7? To idiotycznie. Więc czemu miałby to nie być ruch? Hetman H7, wieża G6 i... Pro I'm stuck? Dobra, nie widzę kontynuacji. Ale nie widzę innych ruchów. Albo hetman H7, wieża G6, skoczek H4. Wieża mi bije. Bleh. To chyba działa. Nie wiem. Nie chcę czasu tracić. Aha. I co, mam tego nie zbić? Hit. Jesteś? Jestem. Po 20. Nie no, za szybko to leci. Ha. Nie no. Uf. Nie ma. Ewidentnie nie ma matów. Gdzieś wieżą? Nie. Z dupy to. Minuta 50. Dobra, chyba trzeba skipnąć to zadanie. Powiedzmy, że wieża z szachem. Źle! No. Ale jeszcze nie wiem, co tam było. Nie wiem, czy nie hetman F6, tak? Tak strzelałbym, ale nie patrzyłem aż tak. Hetman F6. Dobra, nie, ja to skipnąłem po prostu. Mhm. Nie, to jest chyba proste zadanie. Bicie hetmana, bicie tu. To działa. Bicie i szach na koniec. 1,5 minuty. Dobra, szach gońca na H2. Co to za zadanie było? Tak. Jakiś joke. Proste trochę, no ale no co? Mój król jest w dupie. Co to jest? Nie no, proste. Naprawdę. A. Tu? Tam coś daje? Nie. Dobra, git jest. Bije? Co dalej? Ja mam czas w sumie. Gdzie ja się śpieszę? 4,5 minuty. Disrespect.
Nie, no ja nie widzę tam, co jest dalej. Dobra, musi to być to. I teraz hetman H7. Hetman H7. Dobra, zobaczymy, co dalej. Król tu. Będę go gonił przez całą szachownicę. Że H6? Mam w ogóle inne szachy? Nie? Okej. Okay. 4 minuty. No nie! Szach z koszkiem na E7. No i ten. Czekaj, bo coś... coś minuta mi się... 10. Dobra. Bicie wieżą na D8. Szach na F7. I no i tam ósemka, no. To jest szybko. Dobrze. No nie. Kolejna otwarta pozycja. Czemu nie mogę zbić wieży? Wieczniaka dostanę? Mam policzyć, czy wieczniaka dostanę. To joke. Bicie tu. No nie mogę dostać wieczniaka. A mogę. 54 sekundy masz. Dobra. Bicie tego pionka. No i czekaj. Tu. On będzie szachem. Nie, to król na E5. Król na D5. I pionkiem. Puszuj. Nie? Czekaj, mogłem podejść przecież. Jezus. Mogłeś zbić dobra. Piona. Ja wiem. Tak, chciałem zejść ze szacha, nie, jak on sobie drabia z szachem, nie? Po prostu. No, czaję. Miałeś jeszcze 15 sekund do końca. Ale w ogóle, co ty za zadania zacząłeś dostawać? Dostał 3 pionki do policzenia. Nie no, te ostatnie zadania proste, no ale co, no presja czasu była i... I klasycznie, jakby ktoś chciał ze mną potrenować, zapraszam na stronę szachomania.pl, gdzie jestem trenerem. Dobra, ale generalnie zarąbiście ci szło. To było blisko. Bo ile czasu ci zostało? Mi zostało 3 minuty 25 sekund i jeden błąd miałem. Dobra, to dzięki bardzo za oglądanie odcineczka. Możesz się pożegnać. Dzięki za zaproszenie. Dobra, dzięki. Dobra, siema, siema. Cześć. Jak wam się podobał odcinek, to będę wdzięczny, jak zostawicie łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem i sekcja komentarzy jest dla was. Hello!